Witam serdecznie, Tomek Włodarek, szósty odcinek z cyklu Taktyka przy kawie. Dzisiaj po raz kolejny przedstawimy zawartość treningową, jaką jest dribbling i skupimy się na kontynuacji naszego poprzedniego zadania, czyli szukania przez zawodników w czasie dribblingu wolnej przestrzeni. Mam tutaj grę 5x5, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zawodników czerwonych i pięciu niebieskich. Zadaniem zawodników w ataku jest wykonanie dribblingu wolną przestrzeń od obrońcy. Czyli jeżeli ten zawodnik tutaj atakuje jeden na jeden, zależy nam na podejmowaniu dobrej decyzji, czyli musi obserwować przestrzeń za pierwszym obrońcą. Jeżeli jest wolna strefa, oczywiście podejmuje dribbling i kończy akcję strzałem na bramkę. Jeżeli zawodnik podejmie dribbling w sektor zajęty, to oczywiście gra jeden na jeden z kolejnym obrońcą. My możemy go tutaj zapytać wtedy, czy to jest na pewno dobra decyzja, co powinien zrobić, żeby ułatwić sobie zadanie podczas wykończenia akcji. Zasada dla drużyny broniącej jest odpowiedzialność 1 na 1 w środkowej strefie, dlatego żebyśmy mieli tutaj więcej pojedynków 1 na 1 poprzez całą zasadę. Progresja tej gry to możliwość zmiany sektora przez zawodnika w obronie jeden raz w czasie akcji. Czyli na przykład jest pojedynek 1 na 1, wygrany, raz zawodnik może zmienić sektor, kolejna decyzja musi być podjęta przez zawodnika w ataku, czyli dribbling w wolną przestrzeń i zakończenie akcji strzałem na bramkę. Ważne, aby podczas jednej akcji zawodnik zajmował wybrany przez siebie sektor, ale po zakończeniu akcji strzałem czy po zakończeniu bramką obydwaj zawodnicy muszą zmienić sektor na przeciwny, żeby oczywiście zawodnicy w środkowej strefie nie mieli zakodowane, że obrońca jest tylko w jednym sektorze. Mam nadzieję, że gra będzie przydatna i jest ciekawa, także zachęcam do zastosowania w treningu. No i mam nadzieję, że zauważycie szybki progres swoich zawodników, którzy podejmują dribbling w wolną przestrzeń, a co za tym idzie, mają przewagę nad przeciwnikiem i strzelają więcej bramek. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę.